Siema, siema, lecimy dalej z Hero Siege'em. Na tym moment mam 18 level. Trochę wolno to idzie, ale też trochę mało czasu mam, ale damy radę. Mamy zrobiony tak, pierwszy akt, drugi akt. I teraz lecimy, czekajcie, pierwszy, drugi, tak, tak. Lecimy trzeci akt. Będzie trzeci bosik. Tu już mam Auction House, właśnie, czy ja coś wystawiałem? Chyba tak. Mail jest w pierwszym mieście. O. Tak, niestety tylko jeden jakiś item się sprzedał. Ale okej, okay. Trzeba wbić kilka leveli, żeby odblokować te kolejne skille. Zobaczyć, jak one będą działać. I wtedy zdecyduję, jaką bronią będę grać. No i jaką broń kupić, nie? Bo póki co gram tym łukiem, bo go dropnąłem. Ale docelowo właśnie te itemy jeszcze mogę wywalić do NPC-a. Ale docelowo to nie wiem jeszcze, jaką bronią będę grał później na endgame'ie. Bo muszę zobaczyć najpierw, jak te skille będą wyglądać. Potki mam, które potek na manę przydałoby się kupić. Dobra, gdzie git, tu potki też mam. Także lecimy dalej. O, jest kolejny satanic item, także zobaczymy, co tam ciekawego poleciało. Jakieś rękawiczki, nie wiem, czy zbierać te itemy, bo głównie te satniki tak się nosi w tej gierce. Mamy NECA pod Magic Damage, pod Resy. A ja mam NECA pod All Skill'e, także raczej nie będę go wymieniać, zostawię sobie ten. I lecimy dalej. Dobra, jest 19 level, tu jeszcze mam Copper Ory. Fajny jest ten Metal Detector. Bo jakbym go nie miał, to bym nie znalazł tych Copper Orów, bo ja chciałem iść tam na prawo bardziej. A tutaj jak mam tego Metal Detectora, no to mam strzałkę, gdzie dokładnie są te Copper Ory, nie? Więc do farmienia, do kopania jest to mega spoko. Także zobaczmy. Potrzebuję 24 level. I tutaj już będę miał taki bardziej AOE. I tutaj też. Nie wiem, czy później nie będę grać pod te dwa skille. I pod to, ale to się jeszcze zobaczy. O, jak to później będzie wyglądać. Dobra, ja sobie to skopię. Lecimy dalej do bosika już niedaleko, także. O kurde, ty, znalazłem jakiegoś wielkiego Copper Ora. Nie wiem, ile to dało. Ale chyba spora. I zrobiłem questa. Także pójdziemy sobie od razu do tego. Aha, nie mogę tutaj. A dobra, teraz mogę. Idziemy sobie odejść tego questa. Czy ja muszę iść do pierwszego miasta? Chyba tak. Ten, czy to był quest w pierwszym mieście? To było chyba tutaj u tego gościa, nie? Tak. Także oddajemy questika. Runę dostałem. 3 runy nawet. Kolejny quest gotowy, prawie level 20. No i chyba tutaj tyle. Jest jakiś nowy community quest? Nie ma. Zostały eula atrybuty o 2%. Pytanie, co ile się zmieniały te community questy? Aha, weekly one są. Czyli co tydzień są, co tydzień jest inny questik. Ciekawe, jaki będzie w kolejnym tygodniu i ciekawe, czy te bonusy zostają. Jak się zmieni tydzień, nie? Bo tego nie wiem. Pewnie tam jest napisane, ale nie przeczytałem tego. No i mamy 20 level. 4 levele i będą nowe skille. Kurde, nie wiem, czy trochę w HP-ki nie pójdę. Bo jak są jakieś elity, to ja giga szybko padam. To mi się średnio podoba w HP-ki. Albo ewentualnie w armor, chociaż na armor też będę miał itemy, nie? Tu mamy kolejnego Copper Ora. Czy ja mam gdzieś przejście? Jeszcze nie. Ale obstawiam, że tu na dole będzie raczej przejście. Mopy sobie sfarmimy na szybko. Zawsze expik darmowy. Znalazłem na lapie Unstable Rifta. One były zawsze fajne na niskich levelach, bo one dawały mega dużo expa. Ale to jest Rift z Towerem. Słuchaj, skorsy na towery. O kurde, ty, tego nie wiedziałem. Giga ciekawe. Ile każdy ma zrobionych towerków.
A to chyba tylko na helu jest, nie? Słuchajcie, weźmie wpuść. Może zrobimy sobie house towerka. Na house towerze też zawsze sporo expa wpada. Tylko nie wiem, wydaje mi się, że na tych kampanijnych house towerach to jest chyba tylko jeden albo dwa poziomy. Tam później dopiero na endgame jest 10 poziomów tego towerka. Też nie wiem, czy zrobię to, nie? Bo jestem dosyć squishy. Więc jak dostanę hitka od jakiejś elitki, to raczej będzie lipa. Ale XP leci fajnie, nie? Ten pasek tutaj z XP-em. Fajnie popierdela. Na pewno jakiś level tu dobiję. A potrzebuję wbić. No już niecałe 4 levele do nowych skilli i wtedy prawdopodobnie... O, jest 21 level. I wtedy prawdopodobnie dużo lepiej będzie mi się farmić te mapki. Przechodzić je i tak dalej, będę szybciej je czyścił. Będę miał większe OE. Zobaczymy. Dobra, zostały mi 2 mobki do zabicia. Pytanie, czy będą jeszcze później jakieś piętra. Oho, o kurde, 4 staniki poleciały. Ring, buty, flaszka i co to jest? Shield. Shielda nie używam, buty. Te co ja mam, tylko że... No mniej defa dają. Flaszka. Plus 2 do all skilli. O kurde, to chyba wymienimy sobie za to. A co ona daje ogólnie? Castrate, mana. Tylko że na 44 level. Dobra, zostawiamy ją. I ring. Attack rating i damage based on level. To za, w zasadzie za tego mogę wymienić. Zobaczmy, czekajcie, dodam skillka. Damy może armor trochę. Zobaczmy, czy jest kolejne piętro. Jest. Fajnie, to może uda się kurde ten 24 level dobić. Zanim stąd wyjdę. Chyba że padnę, no to wtedy się nie uda. Zobaczymy. Jest 22 level, także zostały 2 levele do nowych skilli. Jakby było jeszcze jedno piętro, to zrobię. Wbije ten 24 level, a jak nie będzie, no to raczej chyba nie. Możliwe, że na tym piętrze dobije 23. No i na 24 to przydałoby się jedno piętro. Chyba że się wywalę, no to jak się wywalę, to nie dobije na 23, nie? Jest 23 level. Został jeszcze jeden do wbicia. Także mam nadzieję, że będzie kolejne piętro. Dobra, kolejne piętro zrobione. Mamy kolejne itemy. Książka. To nie dla mnie. I rękawiczki. Defense, crit strike. Dobra, te rękawiczki prawdopodobnie wymienię, chociaż nie wiem, bo to jest 18% attack speeda. Zobaczymy jeszcze. Dobra, rozdam sobie tutaj armorek. I tego z kilka. I uwaga. Ja, no, jest kolejne piętro? Tak. Dobra, git, to wbijemy ten 24. Dobra, jest 24 level. Także po tym piętrze zmieniamy skille. Ja bym sobie go... dobra, nieważne. Chciałem dodać skilla, ale niestety ta gra jest tak zarąbista, że podczas tego UI nie można się ruszać. Dobra, robimy tak. Rest skilli. Bierzemy tak, to, to. To jest pacyfka. Skok. To. Movement speed. Na pewno tu z 3 punkty. To. To. I co ja mam maksować? Chyba wymaksuję to do końca. I zobaczymy, jak to będzie działać. Czyli tak pod E sobie dam
skok. Prawy sobie dam tego skilla. A pod głową dał sobie tego buffa. Może nie. Dobra, to jest ten buff. Zobaczymy, jak teraz będzie działać. Pyramid level 1. Czekaj, że nie udało mi się dojść do końca, bo tam też dużo itemów można było zgarnąć. Ale niestety. Dobra, uwaga. O kurde. Trochę wolno to leci. Pytanie, czy da się zwiększyć obszar tego. Kurde, na bossa to będzie tragiczne przecież. Tak mi się wydaje. Oczyszczenie takich słabych mobków jest spoko. Ale na jakiegoś kurde bossa to... To tak średnio ma. To wygląda. Chyba, że zrobię sobie drugi setup pod bossa. Tutaj. Zrobimy tak. Tak. No i to po prostu. Na fulla. I to będzie setup pod bossa. Wtedy. Wtedy to sobie daje. Czekajcie. To? Tak, to daje na prawy i tyle. A to co to jest? A, to jest auto-atak. Dobra, no to będzie trzeba zmieniać. Na bossa idziemy full siła. Do końca. Dobra, git. I teraz jak sobie zmienię, cyk. O kurde, za każdym razem mi się punkty zmienia. Nie, aha, nie, bo to miałem do rozdania. Dobra, to lecimy szukać bossa. Dobra, jest bossik. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że pójdzie za pierwszym razem. Ten boss nie był nigdy jakiś super ciężki. Nie był super ciężki, ale zapomniałem, że rzuca kamieniami. Dobra. No to co? Podejście numer 2. No co ty dajesz? Dobra, że myślałem, że muszę grę zresetować, żeby wejść na bossa. Jak padłem. Dobra, tu... O! Dobra, udało się. Ty. Ale on jest jakiś inny. Ty, on nigdy tak często nie walił tym. Co to z tymi skillami, nie? Jakby go trochę utrudnili. Takie mam wrażenie. O kurde, dobra. Ten bossik jest utrudniony trochę. Kiedyś walił tylko jednego skilla, leciała na przykład ta ściana z tych płomieni i tyle. Teraz widzę, że on wali wszystko naraz i jest troszkę trudniej. Dobra, więc to ja sobie na razie zostawię tego bossa, bo tam kurde przy końcu się dzieje taki meksyk. Ja bym sobie jakieś itemki zdobył, lepsze, żeby było troszkę łatwiej. Muszę wyczaić, o co chodzi z tym skillem, bo on jest jako faster cast rate, jako cast. I on się skaluje z intem. Głównie. A ja daję siłę. To może dlatego ja biję taki mały damage. Bo... To jest kurde skalowane właśnie z intem. Czekajcie, jak zrobię pyk. Atrybuty. Damy sobie troszkę vitality, troszkę armora i full int. Okej. Zobaczmy teraz, jak to będzie biło elitki na przykład jakieś. No, teraz to jest w ogóle co innego, nie? Wcześniej to z tego prawie praktycznie damage'u nie robiłem. Fajnie by było, jakby mi się jeszcze udało zwiększyć jakby arię tego. Ale nie wiem, czy da się, czy są jakieś itemy pod to. Albo może z levelem to się będzie zwiększać. Nie mam kurde pojęcia, jak to tam wygląda.
Ale już wygląda dużo lepiej ogólnie, nie? Jeżeli chodzi o ten damage. Dobra, póki co tyle. Spróbuję kupić jakieś itemy lepsze. No i zobaczymy wtedy.